wektory, wektory i jeszcze raz wektory, ale czasami okazuje się, że z wektorów można zrobić liczbę. Jak to się robi? Ano tworzy się tak zwany iloczyn skalarny wektorów. Iloczyn skalarny wielkości wektorowych definiuje się poprzez iloczyn skalarny wektorów, które je reprezentują. Co to jest iloczyn skalarny? Iloczyn skalarny to jest zdefiniowany następująco. Wyobraźmy sobie, że mamy dwa wektory A i B i będziemy tworzyć iloczyn skalarny. To znaczy, że utworzymy iloczyn, który będzie równy długości wektora A razy długość wektora B i razy kosinus kąta pomiędzy nimi. Jeśli weźmiemy sobie dwa wektory, które są prostopadłe, to iloczyn skalarny dla wektorów prostopadłych będzie równy 0, ponieważ kąt między tymi dwoma wektorami prostopadłymi jest równy 90 stopni, a kosinus 90 stopni to 0. Czyli jeśli mamy iloczyn skalarny dwóch wektorów prostopadłych, to ten iloczyn jest równy 0. A co będzie, jak są równoległe? No wówczas kosinus 0 jest równy 1 i wartość iloczynu skalarnego będzie największa. A razy B, długość wektora A razy długość wektora B. Jakie ma właściwości iloczyn skalarny? Załóżmy, że mamy pewną liczbę, która należy do zbioru liczb rzeczywistych i trzy wektory. I pierwsza cecha to jest cecha taka, że nieważne w jakiej kolejności wykonamy mnożenie. Iloczyn skalarny A razy B jest równy iloczynowi skalarnemu B razy A, czyli obowiązuje go prawo przemienności. Dalej, prawo łączności. A więc jeśli mamy liczbę i dwa wektory, to możemy najpierw liczbę pomnożyć przez A, a potem policzyć iloczyn skalarny tak otrzymanego wektora przez wektor B i będzie to to samo, co w sytuacji, kiedy najpierw A pomnożymy przez B skalarnie, a potem dopiero pomnożymy przez liczbę. To jest prawo łączności. Kolejne prawo, prawo rozdzielności, które bardzo dobrze znamy również z algebry. Jeśli mamy dwa wektory i dodamy do siebie, pomnożymy przez wektor C, to iloczyn skalarny A razy C i B razy C będzie równoważny temu, co po lewej stronie równania. To jest prawo rozdzielności. No i wreszcie, jeśli pomnożymy skalarnie wektor przez siebie, to ten iloczyn zawsze jest dodatni, chyba że wektor A jest równy 0. Jak już zdefiniowaliśmy sobie iloczyn skalarny, to możemy zdefiniować sobie długość wektora. Długość wektora to jest inaczej moduł tego wektora albo wartość bezwzględna, albo po prostu wartość wektora. A więc jest to liczba, która jest zdefiniowana następującym wzorem. Moduł z wektora będziemy też czasami oznaczać zwykłą literką A. To jest pierwiastek z iloczynu skalarnego A razy A, czyli pierwiastek z A do kwadratu. Jeśli weźmiemy sobie pewien wektor A i pomnożymy przez siebie pod pierwiastkiem, to będziemy skalarnie, to będziemy mieć A razy kosinus zera, czyli A kwadrat razy kosinus zera. A kwadrat razy kosinus zera to jest A kwadrat, a pierwiastek z A kwadrat to jest A. Czyli długość wektora to jest liczba, która jest określona za pomocą takiego wzoru. A więc dla reprezentacji, o której wcześniej mówiliśmy, geometrycznej, długość wektora to jest po prostu długość tego odcinka, który jest określony jako element geometryczny zorientowany. Dalej powiedzmy sobie o rzucie wektora. To jest trochę już bardziej skomplikowane równanie, które dotyczy rzutu. Więc wyobraźmy sobie, że mamy pewien wektor i chcemy ten wektor zrzutować na dowolny kierunek. Żeby ten rzut wyliczyć, musimy przeprowadzić następującą procedurę. Najpierw wektor, ten, który nas interesuje, mnożymy przez wersor, czyli wektor jednostkowy określający kierunek w przestrzeni, na który chcemy go zrzutować. Tak otrzymany iloczyn skalarny, który będzie liczbą, mnożymy przez wersor jednostkowy, czyli wektor, który jest skierowany właśnie który jest wektorem jednostkowym na kierunku interesującym nas, na który chcemy wykonać rzut.
Ta definicja jest dosyć skomplikowana, łatwiej to zobaczyć na przykładzie. Czyli weźmy sobie rzut wektora A na oś X. Oznaczmy sobie przez I wektor jednostkowy, który pokazuje, jaki jest kierunek osi X. Rzut wektora A wykonuje się w ten sposób, że rysuje się prostą prostopadłą tego wektora na oś X. Ta prosta prostopadła dzieli, czy też wyznacza na osi X odległość AX. I teraz to AX, ta odległość, jest liczona następująco. Jest to wektor A, iloczyn skalarny z wersorem I. Czyli dalej jest to długość wektora A, czyli A małe, razy długość wersora, czyli 1, długość wektora jednostkowego, razy kosinus kąta między nimi. Tak otrzymaną wartość mnożymy przez wersor na kierunku I, czyli A razy 1 razy kosinus fi razy wersor I. I w ten sposób otrzymujemy wektor, rzut wektora A na kierunek I. Dalej zobaczmy, jak to wygląda wtedy, kiedy przemieścimy się do przestrzeni dwuwymiarowej, czyli na płaszczyźnie. Mamy znowu ten sam wektor. I ten wektor będziemy rzutować na oś X i na oś Y. Z rzutem na oś X nie ma problemu, bo już to przed chwilą robiliśmy. A więc, żeby zrzutować wektor A na oś X, to liczymy najpierw iloczyn skalarny A razy I, czyli otrzymujemy A kosinus alfa, a więc długość odcinka, który odcina na osi X odległość AX równą A kosinus alfa. I mnożymy tę wartość przez wersor I. Mamy rzut AX, czyli powtórzyliśmy procedurę, którą wykonaliśmy przed chwilą na poprzednim slajdzie. I analogicznie dla wektora w kierunku prostopadłym, dla rzutu w kierunku prostopadłym na oś Y, rzutujemy na oś Y, otrzymujemy odcinek AY, który jest równy A razy kosinus beta albo też A razy sinus alfa, bo kąt alfa jest tu i jest również tu. Czyli AY do A jest równe dla tego trójkąta prostokątnego sinusowi kąta alfa. Czyli rzut AY to jest A razy sinus alfa. A zatem rzut wektora A na oś Y to jest wartość A sinus alfa razy wersor, który określa kierunek tego wektora na osi Y, czyli A sinus alfa razy J. A więc teraz wektor A możemy zapisać albo w postaci takiej, że jest to macierz, która ma elementy AX, AY. Jesteśmy na płaszczyźnie, więc tylko dwa elementy, dwie kolumny w jednym wierszu. Albo też możemy zapisać w ten sposób, że to jest suma dwóch wektorów AXI plus AYJ, czyli rzutów AX, AY. A więc każdy wektor możemy zapisać za pomocą składowych rzutów tego wektora na osie wzajemnie prostopadłe. Czyli wektor A jest wektorem, który jest sumą wektorową wektora rzutu na oś X i rzutu na oś Y. Skoro tak, to długość wektora A będzie równa pierwiastkowi sumy kwadratów długości na osi X i na osi Y. Czyli inaczej, A kwadrat równa się AX kwadrat plus AY kwadrat. Jak będą trzy wymiary, to będziemy musieli dodać jeszcze jeden rzut i będziemy mieli dla długości wektora jeszcze jeden składnik w tym wyrażeniu, czyli AZ kwadrat. Żeby uzmysłowić sobie, jak istotne i ważne jest pojęcie iloczynu skalarnego, policzmy pracę, którą wykonujemy przy podnoszeniu i przy przenoszeniu jakiegoś ciała w polu grawitacyjnym ziemskim. Żeby tę pracę wykonać, to musimy zawsze zrównoważyć ciężar. Jeśli tego nie zrobimy, to ciało będzie opadać swobodnie. A więc narysujemy sobie diagram, który będzie przedstawiał, jakie siły działają na ciało w polu grawitacyjnym. Jest to
troszeczkę informacja, która na dzień dzisiejszy wyprzedza to, o czym mówimy, ale myślę, że będzie interesująca, ponieważ jak się okazuje, nie zawsze wykonujemy pracę, pomimo że się możemy mocno spocić. A więc mamy ciało, które w polu grawitacyjnym, na które w polu grawitacyjnym działa siła ciężkości, to jest siła F, skierowana do dołu, i siła, która równoważy to ciało, żeby mogło się poruszać ze stałą prędkością, oznaczymy ją jako siłę równoważącą. I teraz, jeżeli będziemy wykonywać pracę, to znaczy, że musimy, jeżeli chcemy policzyć tę pracę, jaką wykonamy przy podnoszeniu albo przy przenoszeniu, to musimy policzyć zgodnie z takim równaniem. Ta praca to będzie siła równoważąca razy przemieszczenie, o ile ciało podniesiemy lub przeniesiemy, czyli to jest iloczyn skalarny siły równoważącej siłę ciężkości i przemieszczenie. Albo inaczej, jest to siła równoważąca razy d razy cosinus theta, jeśli skorzystamy z definicji iloczynu skalarnego. No to policzmy sobie pracę przy podnoszeniu. Podnieśliśmy ciało z pewnej wysokości na jakąś inną wysokość wzdłuż osi Y, czyli podczas podnoszenia praca, która została wykonana przez nas, siły równoważącej siłę grawitacji, jest równa sile równoważącej razy Y, przemieszczamy w kierunku osi Y, i razy kosinus kąta między siłą i przemieszczeniem. Ten kąt wynosi 0, bo oś Y do góry i przemieszczenie do góry wzdłuż osi Y, czyli kosinus 0 jest równy 1, praca mgy. Praca przy przenoszeniu. Przenosimy wzdłuż osi X, na przykład kilogramową cegłę na odległość 10 metrów. Przenieśliśmy. Czy teraz wykonamy pracę i jaką? Znowu korzystamy ze wzoru, że to jest siła równoważąca razy przemieszczenie, ale pomiędzy przemieszczeniem a pracą, tą siłą jest kąt 90 stopni, prawda? Przemieszczaliśmy w prawo, a siła równoważąca działa do góry, a zatem kąt między nimi jest 90 stopni, a jak 90 stopni, to kosinus 90 jest 0, czyli wykonaliśmy pracę 0. No to powodzenia, niech ktoś sobie przejdzie 10 metrów z kilogramową cegłówką i powie, czy nie odczuwa zmęczenia. Dlaczego tak jest? Musimy rozróżnić między pracą fizyczną i pracą fizjologiczną. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you.